Sztuczna inteligencja to koncepcja ekscytująca i przerażająca. To szansa dla wielu branż, ale może być też zagrożeniem dla naszych miejsc pracy. Czy w dziedzinie projektowania wnętrz sztuczna inteligencja nas zastąpi? Co ciekawe, nawet ten wstęp został napisany przez sztuczną inteligencję z serwisu CopyAI. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o sztucznej inteligencji w projektowaniu wnętrz. Zapraszam! O sztucznej inteligencji robi się coraz głośniej za sprawą chociażby czatu GPT, który potrafi odpowiadać w zasadzie jak człowiek, czy udzielać odpowiedzi nawet na całkiem trudne i złożone pytania. Co więcej, jest też taki system jak Midjourney, który potrafi generować fantastyczne i niesamowite grafiki na podstawie zadanych słów kluczowych. W skrócie polega to na tym, że użytkownik wpisuje, co chciałby zobaczyć i sztuczna inteligencja generuje ten obraz. A jakie są efekty? No tylko zobaczcie, na stronie głównej Midjourney możecie przejrzeć tysiące przeróżnych prac właśnie wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jak widzicie, poziom tych prac potrafi wzbudzić zachwyt równie mocno jak obawy osób z samej branży. Bo w końcu nie chodzi o to, że te grafiki wykonane przez sztuczną inteligencję są doskonałe. Chodzi o to, że są wystarczająco dobre i korzystając z takiego narzędzia możemy ciągle generować nowe i nowe grafiki. To z kolei słusznie budzi obawy osób z branży grafiki i już podnoszą się protesty przeciwko stosowaniu tego typu narzędzi, tym bardziej, że nie do końca wiemy, no, jak ta sztuczna inteligencja się uczyła, czyli no, jakie grafiki tak naprawdę pochłania, żeby generować własne. Skoro wiemy już, że sztuczna inteligencja potrafi tworzyć fantastyczne grafiki i wzbudzać kontrowersje, to jak się to ma do projektowania wnętrz? Na potrzeby tego nagrania przetestowaliśmy kilka rozwiązań, abyście mogli się sami przekonać, że sztuczna inteligencja niedługo zastąpi projektantów wnętrz. Interior AI. Pierwszy testowany program to Interior AI. W wersji bezpłatnej mogliśmy wykonać 5 wizualizacji każdego dnia. Zaczęliśmy od pustego wnętrza. Wybraliśmy jego rodzaj i styl, ale po kilku sekundach zobaczyć przykładową aranżację. W tym konkretnym przykładzie program poradził sobie połowicznie. Nie potrafił dobrze odczytać położenia drzwi, a sam styl wnętrza no, wygląda nieco przypadkowo. Dlatego do drugiego testu wzięliśmy już umeblowane wnętrze, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał efekt metamorfozy. Ponownie wgrywamy obraz, określamy rodzaj wnętrza, styl industrialny i ogień. Tym razem efekt był naprawdę dobry. Wnętrze zostało prawidłowo odwzorowane, a aranżacja jest ciekawa. W tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, czy to faktycznie jest jakaś sztuczna inteligencja, czy po prostu no, trafiliśmy dobrze w schemat. Dlatego postanowiliśmy powtórzyć ten test i wybraliśmy dokładnie to samo zdjęcie, te same ustawienia, aby zobaczyć, czy sztuczna inteligencja może nas czymś zaskoczyć. Efekt? No jest inaczej, jest równie ciekawe i trzeba przyznać, że pod kątem metamorfozy sztuczna inteligencja poradziła sobie całkiem nieźle. Zanim przejdziemy do wniosków, zobaczmy jeszcze inny program. RoomGPT. Sposób działania tego programu jest bardzo podobny do poprzedniego, przy czym tutaj mamy tylko 3 bezpłatne wizualizacje. Jak poprzednio, zaczęliśmy od pustego wnętrza i efekt był również taki sobie. Program źle odczytuje umiejscowienie drzwi, no i stylistyka jest raczej przypadkowa. Natomiast w przypadku sypialni testowej efekt był równie ciekawy co w poprzednim programie. W tym momencie możemy już się pokusić o drobne podsumowanie. Obydwa programy działają na bardzo zbliżonej zasadzie i faktycznie dobrze i źle sobie radzą z tym samym. W przypadku pustego wnętrza, jak to w aranżacji wnętrz, możliwości jest tak wiele, że gdy bierze się za to sztuczna inteligencja, wygląda to jak po prostu przypadkowy rzut modeli o ścianę. Natomiast w kontekście drugiej wersji naszego projektu, czy jakiejś metamorfozy, no tutaj efekty wydają się już bardzo ciekawe i z czasem tego typu rozwiązania mogą być realnym wsparciem naszej pracy zawodowej. Jednak bawiąc się tymi programami, najbardziej brakowało mi tego, co ma miejsce w prawdziwej pracy projektowej, czyli nie drugiego wariantu w zupełnie nowym stylu, tylko jakby programu, który byłby w stanie rozwinąć naszą koncepcję wnętrz. I tutaj wchodzi cały na biało DALL-E 2.
DALL-E 2 jest programem bardzo podobnym do wspomnianego na samym początku programu Midjourney. Czyli jest to sztuczna inteligencja, która jest w stanie generować dowolne grafiki na podstawie zadanych słów kluczowych. Jednak ten program posiada jeszcze jedną niesamowitą funkcję. Mianowicie potrafi na podstawie naszej aranżacji jakby coś samodzielnie doprojektować, a nawet niektóre elementy zastąpić innymi. W tym teście dodaliśmy wizualizację naszego projektu. Następnie zaznaczyliśmy obszar, który chcemy wytworzyć, opisując go jako przytulny salon. Po paru chwilach zobaczyliśmy dalszą część salonu i to w kilku wariantach do wyboru. Przyznajcie sami, robi wrażenie. To samo powtórzyliśmy z drugiej strony. Zaznaczamy obszar, klikamy generuj i po paru chwilach możemy wybierać różne warianty. Jak widzicie, program był w stanie stworzyć coś nowego, ale zgodnego z naszą koncepcją wnętrza. I to nie koniec możliwości. Jednak funkcja, która naprawdę mnie zdziwiła, to możliwość wymazania dowolnego elementu z naszej wizualizacji czy jakiegokolwiek zdjęcia i wygenerowania w to miejsce innego obiektu. Tu przykładowo usunęliśmy stolik kawowy, aby w jego miejsce dodać zupełnie nowy model. Wystarczyło opisać, czy chcemy, aby to był stolik industrialny, wykończony w marmurze, czy na przykład steampunkowy. Oczywiście efekt jeszcze pozostawia sporo do życzenia, ale zastanówmy się, że z czasem ta funkcja może być naprawdę pomocna. I teraz zamiast uruchamiać nową wizualizację, czekać 45 minut na render, żeby wstawić inny model stolika kawowego, wystarczyłoby odpalić taki program, napisać stolik kawowy kamienny, voilà, gotowe. Podsumowując, DALL-E 2, jego funkcja tworzenia obiektów wewnątrz naszego wnętrza jest czymś niesamowitym, co może stać się bardzo przydatnym narzędziem w rękach projektantów wnętrz. Niemniej omówione wcześniej programy działają tylko w obrębie wykonywania grafiki, czyli nie tworzą projektów wnętrz, które moglibyśmy edytować. Więc czy są sztuczne inteligencje, które potrafią tworzyć edytowalne projekty? Ano są. Zacznijmy od programu, który stworzyła firma zajmująca się sprzedażą wege hot dogów oraz mebli. IKEA Planner w nowej odsłonie ma coś na kształt inteligentnego systemu dobierania modeli kuchni. Gdy po raz pierwszy uruchomimy program, zostaniemy przeprowadzeni przez kreator kuchni, który spyta nas o to, czy planujemy piekarnik zabudowany pod płytą, czy w słupku, czy lodówka ma być zabudowana, czy wolno stojąca itd. Następnie musimy ręcznie narysować wnętrze kuchni oraz oznaczyć, na której ścianie znajduje się instalacja wodna. Teraz możemy przejść do czarowania. Wybieramy przycisk Wybierz ulubiony, a program tworzy dla nas układ kuchni, który możemy później samodzielnie edytować. I działa to tak naprawdę różnie. Przy wnętrzach, w których aż prosi się o jakiś układ, no faktycznie IKEA Planner dobrze odczytuje intencje i tworzy tego typu układy. Natomiast przy otwartych przestrzeniach, to gdzie przydałoby się odrobinę kreatywności, to działa już bardzo różnie i te układy no, nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. A jak sobie z tym radzą inne programy? Homestyler. O programie Homestyler mogliście już usłyszeć na naszym kanale, bo nagraliśmy trochę materiałów o nim, potem sami pracujemy w tym programie i naprawdę sobie go chwalimy. Jednak dzisiaj nie o tym, dzisiaj porozmawiamy o module, powiedzmy, automatycznej sztucznej inteligencji, który ten program oferuje. Sposób działania tej funkcji polega na tym, że najpierw rysujemy nasze wnętrze lub nawet całe mieszkanie, następnie wybieramy pasujący nam styl i gotowe. Po kilku sekundach całe wnętrze lub mieszkanie jest zapełnione edytowalnymi modelami. Jeśli przyjrzymy się prezentowanym stylom, to tak naprawdę program przenosi wybrane modele do wnętrza w bardzo schematyczny sposób. Dlatego w Homestylerze, tak samo jak w IKEA Plannerze, tak naprawdę te tryby nawet ciężko nazywać sztuczną inteligencją, co pewnego rodzaju automatyzacją procesu wstawiania modeli do wnętrza. W zasadzie oba te rozwiązania, w IKEA Plannerze i Homestylerze, są to rozwiązania najbardziej pomocne dla osób, które pierwszy raz korzystają z takich programów i już samo wstawienie modeli ułatwi im dalsze zmiany. Natomiast profesjonaliści nie bardzo mają czego szukać w tych automatycznych funkcjach. Więc czy w dziedzinie projektowania wnętrz sztuczna inteligencja nas kiedyś zastąpi?
Myślę, że nie. I co więcej, uważam, że nie powinniśmy nawet w ten sposób o niej myśleć. Sztuczna inteligencja z czasem może być świetnym pomocnikiem, programem, który będzie wspierał naszą pracę, a nie nas zastępował. Już teraz wiemy, że tego typu programy świetnie sobie radzą ze tworzeniem alternatywnych rozwiązań, drugiej wersji naszego projektu, a niekoniecznie z tworzeniem projektu od zera. Więc gdybyśmy mogli zrobić super wersję naszego projektu, następnie wyjaśnić sztucznej inteligencji, co chcielibyśmy zobaczyć w wariancie, to taka sztuczna inteligencja mogłaby nam faktycznie pomóc w naszej pracy. W kontekście najbliższej przyszłości dużą pomocą może być też wsparcie przy wykonywaniu wizualizacji. Już teraz sztuczna inteligencja potrafi ze zdjęć kiepskiej jakości robić obrazy Full HD, więc jest to kolejna ciekawa droga rozwoju. Czyli robimy render niższej jakości, a sztuczna inteligencja podbija go do 4K, 8K czy ile K tylko sobie chcemy. A jeśli popuścimy wodze fantazji, to być może zwiększy się integracja sztucznej inteligencji z programami do projektowania wnętrz. I w tym przypadku na podstawie naszego opisu sztuczna inteligencja generowałaby cały projekt z edytowalnymi modelami, które potem po prostu moglibyśmy dostosować i taki projekt zwyczajnie dopieścić. Więc nadal to będzie nasz projekt oparty na naszym pomyśle, jednak taka sztuczna inteligencja mogłaby znacznie skrócić czas pracy związany z mozolnym wstawianiem modeli. Jednak to wszystko może mieć też swoją mroczną stronę. Już teraz słychać głosy, że wizualizacja wnętrz to tylko klikanie w komputer. Stąd hasło o sztucznej inteligencji w projektach wnętrz może jeszcze bardziej utrudnić zrozumienie, czym zajmują się projektanci i architekci wnętrz. Może już niedługo pojawią się projekty opatrzone hasłem wolne od sztucznej inteligencji, a być może inne osoby będą zachwalały swoje projekty jako prawdziwe, kraftowe, rzemieślnicze projekty wnętrz. Jedno jest pewne, sztuczna inteligencja już niedługo stanie się naszą codziennością. Więc dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy to jest szansa dla naszej branży, a może jednak kolejne zagrożenie? Chętnie poznamy Wasze opinie. Śmiało piszcie w komentarzu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć. A teraz wjeżdża kwadracik i gdzieś tutaj będziecie mogli zobaczyć nasze nowe filmy. Albo tu, albo tu.